czekaliśmy bardzo długo. I właśnie dzisiaj możemy oficjalnie oddać obiekt sportowy, który będzie służył naszej lokalnej drużynie AWA Grądy. Obiekt, który to spełnia wszystkie wymogi, więc AWA może awansować dalej, 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 jeszcze dalej i na pewno będzie się cieszyć z tego, że będą piłkarze mogli właśnie w takim obiekcie funkcjonować. Drodzy Państwo, pozwólcie, że powitam. Tak jak powiedziałam, jest to chwila szczególna, dlatego też goście szczególni. Drodzy Państwo, pozwólcie, że powitam wśród obecnych dzisiaj pana posła Rzeczpospolitej Polskiej, pana Wiesława Krajewskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością i dzięki któremu wsparciu też ten obiekt powstał. Drodzy Państwo, pozwólcie, że powitam gospodarza naszej gminy, pana wójta Krzysztofa Korca. Witam serdecznie przewodniczącą Rady Gminy Mędrzechów, panią Barbarę Brożek. Pani Barbara przewodniczy zarówno obecnej Radzie Gminy, jak i przewodniczyła tej Radzie, która podejmowała tą ważną decyzję o budowie tego obiektu sportowego. Witamy bardzo serdecznie panią sekretarz, panią Barbarę Pobiegło. Witam gorąco wszystkich piłkarzy, działaczy, wszystkich kibiców i sympatyków naszej drużyny, zarówno tych obecnych tutaj, jak i tych, którzy tam może patrzą na nas z niebios, a mam tutaj na myśli drogiego pana Zbigniewa, który zawsze opiekował się tym obiektem i myślę, że jak patrzy tutaj na nas, to też cieszy się z tego, że ten obiekt powstał i że nasi piłkarze będą mogli trenować i funkcjonować w normalnych warunkach. Drodzy Państwo, pozwólcie, że powitam, przepraszam za gafę, panią skarbnik, panią Ewę Klima i bardzo serdecznie witamy. Pani Ewa czuwa nad naszymi funduszami i nad naszymi pieniążkami i dzięki pani Ewie też dużo się tutaj dzieje. Drodzy Państwo, witam wszystkich radnych i pozwólcie, że przejdziemy już do tej części oficjalnej. Ja oddam głos gospodarzowi naszej gminy, panu wójtowi. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam również wszystkich bardzo serdecznie. Panie pośle, szanowni państwo, drodzy sportowcy. Tak jak pani sołtys powiedziała, że długo czekaliśmy na ten budynek i doczekaliśmy się. Państwo, tutaj przymierzaliśmy się dłuższy czas od tego budynku, bo o ile od wielu lat przy małym budżecie gminy inwestujemy też w infrastrukturę sportową, zmodernizowaliśmy boisko, płytę boiska, tutaj na Wójcinie zmodernizowaliśmy halę, orlik wybudowaliśmy, ale był problem, żeby znaleźć tutaj szatnię. Szatnia była, ale szatnia była w tym budynku, który jest za nami, w warunkach takich, jakie się udało zrealizować, w większości to czynem tutaj społecznym sportowców. I od wielu lat przymierzaliśmy się tutaj, próbowaliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie, ale zawsze brakowało pieniędzy, ponieważ wybudowanie szatni, czy nawet wyremontowanie w tym budynku to było bardzo duży wydatek. I niezmiernie ja się z tego cieszę. Bardzo jestem szczęśliwy, że dzisiaj się tu możemy spotkać, że udało się ten budynek wybudować. Zrobiliśmy projekt, ale cały czas czekaliśmy tutaj, skąd pozyskać pieniądze. I udało się. Powstał Fundusz Polski Ład. I tutaj bardzo serdecznie chcę podziękować panu posłowi, bo pan poseł przyczynił się do tego, że ten budynek powstał. Ale przyczynił się pan poseł również do wielu innych inwestycji na terenie naszej gminy, bo jak gmina nasza ma niewielki budżet, to realizujemy bardzo duże zadania. Realizujemy kanalizację, etap pierwszy, drugi etap, kanalizacja po przetargu tutaj już jest w Grądach, w Ulce Grądzkiej. Wybudowaliśmy podobny budynek w Mędrzechowie, szkoły wyremontowaliśmy. Tu też w Grądach był wybór, czy budujemy szatnie, czy budujemy, remontujemy przedszkole, ale tak się szczęśliwie złożyło, że i udało się wyremontować przedszkole i wybudować szatnie. Także bardzo serdecznie panie pośle dziękuję, bo tu jest bardzo, bardzo duży wkład pana posła. No cóż, ten budynek kosztował, szanowni państwo, prawie 1 000 000 zł.
do tego budynku dołożyła gmina, pani skarbnik zapytał? 5%. To jest nieduży. Plus jeszcze robiliśmy projekty, plus jeszcze uzgodnienia, opłaty gazu, przyłączenia. To jest, no też się uzbierała kwota. Ale prawie 1 000 000 zł ten budynek kosztował. Budynek naprawdę jest z prawdziwego zdarzenia szatnią, która pewnie pozwala, tak jak pani sołtys powiedziała, już rozgrywki nawet chyba do 3. albo 4. ligi. I tego tutaj życzę sportowcom, żeby tak tutaj do takiej ligi doszli. Przypomnę tylko, że w tym sezonie, minionym sezonie, tak otarli się o łezkę, o okręgówkę, bo prawie już mieli tę okręgówkę i tak się, no, bęsknęła. No ale to już nic straconego. Szanowni Państwo, budynek 1 000 000 zł, budynek, wszystkie tutaj parametry spełnia szatni, oprócz tego jest zamontowana fotowoltaika, jest zamontowana pompa ciepła, tak żeby zminimalizować koszty utrzymania. Oprócz tego tutaj tego budynku to już są również piłkochwyty za bramkami, jak również plac utwardzany i ten chodnik w kierunku tutaj drogi. Także naprawdę z tego się wszyscy tutaj cieszymy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, panie pośle, a sportowcom życzę, żeby jak najlepiej się tutaj im grało i jak najwięcej osób korzystało z tego obiektu i jak najlepsze wyniki osiągali. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo samorządowcy, z panem wójtem i z panią przewodniczącą rady na czele, drodzy sportowcy, mieszkańcy Grąd, działacze, wszyscy ci, którzy uczestniczą w tej, można powiedzieć, historycznym wydarzeniu. Szanowna pani sołtys, cieszymy się, że dzisiaj tutaj w Grądach możemy uroczyście otworzyć infrastrukturę, która będzie towarzyszyła sportowcom przy różnego rodzaju zawodach. Cieszę się, że pan wójt, pani skarbnik, pani sekretarz, radni z panią przewodniczącą na czele, no, pozyskaliście te ogromne środki finansowe, które w ostatnim czasie były dedykowane dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji oraz Polskiego Ładu. Cieszę się, że tutaj na terenie powiatu dąbrowskiego, na terenie Powiśla samorządowcy, można powiedzieć, wycisnęli jak największe środki finansowe, które pozwoliły i pozwalają w dalszym ciągu na poprawę życia mieszkańców. A tutaj mamy na myśli obiekt sportowy, piękny obiekt sportowy. Rozmawiałem tutaj z moim, można powiedzieć, przyjacielem od wielu lat, Grzegorzem Jurczykiem, który trenuje tutaj obecnie AWG Grądy, a przecież wzrastał tu na tym boisku i opowiadał, że jeszcze, panie wójcie, trochę inwestycje w płytę, żeby nawadniać. Także tutaj pani skarbnik powiedziała 5%, to teraz drugie 5%, żeby jeszcze zawodnicy, piłkarze mieli jeszcze bardziej fantastyczne warunki do trenowania, do grania. No i żeby jak najlepsze wyniki sportowe tutaj uzyskiwać, a jednocześnie cieszyć tutaj mieszkańców, że warto było zainwestować w ten piękny obiekt sportowy. Ja sobie tutaj zażartowałem, że Liga Mistrzów przed wami. No teraz pan wójt i pani sołtys wskazali, że do 4. ligi tylko można. Także kolejne 5% warto by było zainwestować, żeby stworzyć jeszcze lepsze warunki. Natomiast tak poważnie mówiąc, życzę zawodnikom, wszystkim tym, którzy będą trenować, ćwiczyć, żeby jak najlepsze wyniki, żeby duma w Grądach właśnie z tytułu zawodników i drużyny AWI Grądy przynosiła wam wielką dumę, a Grzegorzowi, tak jak wspomniałem, życzę, żeby ta drużyna jak najlepsze wyniki uzyskiwała. Infrastruktura, widzę, również taka towarzyska, integracyjna, również jest za tym budynkiem. Życzę, żeby wam się tutaj jak najlepiej wiodło, a naprawdę obiekt ten sportowy, ta infrastruktura, te szatnie, no, zostały stworzone na najwyższym poziomie. Panie wójcie, gratuluję i nie miałem okazji, bo zostało dzień później przełożone otwarcie obiektu w Męczechowie z uwagi na atmosferyczne opady deszczu, takie dosyć obfite, i niestety nie mogłem uczestniczyć. Tym bardziej cieszę się, że oprócz tej takiej twardej inwestycji w drogi, w kanalizację,
w różnego rodzaju infrastrukturę, która potrzebna jest do bieżącego, dobrego życia mieszkańców, to również samorządowcy zadbali właśnie o tą infrastrukturę sportową, bo widzimy tutaj dużo dzieci, młodzieży, która na pewno w tej wysokich technologii od komputerów, od smartfonów jest szansa, żeby właśnie tego typu obiekty pozwalały rodzicom również wychowywać dzieci również w tej atmosferze sportowej. A wiemy doskonale, że sport to jest taki wspaniały duch edukacyjny, który na pewno pozwoli kiedyś w przyszłości młodym ludziom wzrastać i być dobrymi mieszkańcami, obywatelami. Także jeszcze raz gratuluję tutaj społeczności w Grądach, a panu wójtowi szczególnie, że właśnie dba o infrastrukturę sportową. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. A teraz, drodzy państwo, ten historyczny, symboliczny moment przecięcia tej symbolicznej wstęgi. Do przecięcia wstęgi zapraszam pana posła Wiesława Krajewskiego, pana wójta Krzysztofa Korca, prezesa klubu Awy Grądy, pana Mirosława Mastalerza i najmłodszego zawodnika zespołu Piotra Jurczyka. Bardzo proszę. Zapraszam. Czego wstydzić i naprawdę warto zobaczyć naszą szatnię, ale jeszcze oddaję głos panu prezesowi. Dzień dobry wszystkim. Ja tutaj chciałem podziękować przede wszystkim panu posłowi, panu wójtowi, całej gminie, radnym byłym i obecnym, bez których ten obiekt by tutaj nie był. Szczególnie chciałbym podziękować pani Edycie, która dołożyła tutaj wszelkich starań, żeby to było dopięte na ostatni guzik. No jest taki 12 zawodnik pani. Także ślicznie naprawdę dziękuję tutaj w ramach podziękowań. Mamy tutaj dla pani taki malutki upominek, jaką naszą małą koszuleczkę. Będzie przymierzyć. By była pamiątką. No co, teraz idziemy do... Także część oficjalną uważamy za zamkniętą, ale ciąg dalszy nastąpi, dlatego że tak się złożyło, że nasz ksiądz proboszcz jest sam na razie na parafii i przyjedzie dopiero po tym, jak udzieli ślubu, także będzie około godziny 15, także zaprosimy wtedy na uroczyste poświęcenie. Ale teraz zapraszam tam do strefy gastronomicznej. Koło gospodyń wiejskich z Grądów przygotowało wiele smakołyków, także zapraszam bardzo serdecznie. No dzisiaj również jest szczególny dzień dla gminy Mędrzechów. Po otwarciu szatni, która miała miejsce powiedzmy tam tydzień temu, następny obiekt sportowy otwieramy dzisiaj w Grądach, w miejscowości Grądy, klub sportowy Awa Grądy. Długo czekaliśmy i sportowcy szczególnie długo czekali na ten obiekt, ponieważ cały czas inwestujemy w infrastrukturę sportową, modernizujemy boiska, hale czy orlika, ale w Grądach brakowało z prawdziwego zdarzenia szatni. Ta szatnia, która była, to była taka w prowizorycznych warunkach, czynem społecznym, czyli pracą sportowców, w większości wykonana, służyła do dzisiaj. Zrobiliśmy projekt, szukaliśmy pieniędzy i udało się zrealizować. Pokazały się pieniądze z Polskiego Ładu przy pomocy tutaj wsparciu pana posła Wiesława Krajewskiego. Również te pieniądze udało się pozyskać i zrealizować to zadanie. Tak jak powiedziałem, jest to kolejne zadanie oprócz tych wielkich inwestycji, która nasza mała gmina prowadzi. Przy małym budżecie prowadzimy duże inwestycje, bo szczególnie kanalizacyjne inwestycje, modernizacja budynków oświatowych, przedszkół. Udało się również znaleźć i zmodernizować obiekt sportowy, wybudować nowy obiekt sportowy. Obiekt sportowy, który no jest z prawdziwego zdarzenia. Są szatnie, są sanitariaty. Obiekt sportowy również wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną. Jest wyposażony w pompę ciepła, tak żeby zminimalizować koszty utrzymania. Właśnie, gdyby porównać te dwie inwestycje, to chyba... Czy to w ogóle jest porównywalne? Znaczy inwestycja... tak. W Grądach i Mędrzechach. Tak, to są podobne inwestycje, z tym, że
W Mędrzechowie jest budynek większy, jest taka jeszcze sala, która będzie służyła seniorom. Klub seniora z całej gminy będzie miał tam miejsce swojego spotkania, swoich spotkań. I przy inwestycji w Mędrzechowie jeszcze była objęta pracą, była objęta płyta, modernizacja płyty boiska. Ponieważ płyta boiska w Grądach była zrealizowana już kilka lat temu, no praktycznie chyba z 10 lat, jest tutaj, była wymieniona płyta boiska, były założone siatki przeciwko kretom, natomiast w Mędrzechowie teraz była modernizowana płyta boiska, jak również była budowana droga dojazdowa i plac manewrowy, plac postojowy dla samochodów w Mędrzechowie. Także ta inwestycja w Mędrzechowie była droższa od tej tutaj w Grądach. Czy jest pan wójt zadowolony z tej inwestycji? Oczywiście, że jestem zadowolony, bo też było takim moim marzeniem, że sportowcy grają, że się angażują, bo oprócz tego tutaj tych sportowców, to jest takie miejsce integracji społecznej. Tu bardzo dużo mieszkańców przyjeżdża na te mecze, są duże tutaj emocje i się niezmiernie z tego cieszę. Ten budynek będzie również służył i sportowcom, jak również i przedszkolu, i innej młodzieży, która będzie się chciała tutaj spotkać, jak chcieliby się integrować. Tak też było powiedziane na otwarciu, że to jest sposób też na odciągnięcie młodzieży od komputera, od telewizora, żeby wyszli, żeby troszeczkę aktywni swoje tutaj czas wolny zagospodarowali. Także jestem niezmiernie z tego zadowolony, że ta inwestycja tutaj powstała. Dziękuję. Nazywam się Wiesław Czupryna, byłem długoletnim piłkarzem, zaczynałem w AWie Grądy jako tam 15-latek. Po 3-4 latach AWa się rozleciała i nie było już drużyny, złączyliśmy się z Mędrzechowem, ale ja odszedłem do Bolesławia, później to było Bolesław w Powiśle, grałem tam 12 lat, po 30 przeszedłem się z powrotem do Grądów na swoje terytoria, bo aktywowali, 5 lat wcześniej aktywowali z powrotem AWę Grądy i zawodnicy, którzy odeszli z Grądów do Bolesławia, wrócili z powrotem do swojej rodzinnej wsi. Tu zakończyłem karierę, mając 48 lat, już wiek i no już nie było. I na tym, żem zakończył, zacząłem działać jako prezes. Też przez pewien czas, ale później zmusiły mnie wyjazdy za granicę, a więc już się nie dało tak być czynnym. Gdy przyjeżdżałem, pomagałem. No cieszę się, jak mogliśmy swoimi praktycznie pieniądzmi, składkami, remontowaliśmy tą starą szatnię, żeby były prysznice, żeby zawodnicy mieli się gdzie wykąpać, gdzie się przebrać, sędziowie, bo takie wymogi były, bo to z początku tam nie było nic. No później okazało się, że nasz wójt, którego bardzo cenię, Krzysztofa, pozyskał pieniądze i zrobił bardzo piękną szatnię. Aż miło grać i przyjść, przebrać się w takiej szatni, czy po meczu się wykąpać. No w moich czasach to było troszkę inaczej. Szatni nie było, grało się w błocie, gdzieś się tam dało, w strumieniu, czy gdzieś się wykąpało. Bo nikt praktycznie nie miał szatni. No dzisiaj to jest inna rzeczywistość. Inaczej podchodzi się pod tą piłkę. Dawniej to było tak po macoszemu praktycznie traktowane. Duże zespoły miały pieniądze, tak małe, wiejskie nie miały pieniędzy. My chcący jeździć na mecze musieliśmy dyskoteki robić. Z dyskotek opłacaliśmy kierowcę, żeby nas woził na mecze, bo tak to... No dawniej w moich czasach nie było samochodów tak jak dzisiaj, że każdy ma samochód, tylko jak gdzie bliżej to się rowerami jechało. Na drugą, trzecią wieś, 10 kilometrów to się rowerami jechało i się mecz grał. Dzisiaj to jest inaczej, no jest bardzo pięknie. No jesteśmy wdzięczni na pewno wójtowi, całemu zarządowi gminy i naszym radnym, byłym. Tu trzeba podkreślić tak samo byłego sołtysa i radnego Światowskiego Kazimierza, który może nie jest jakimś pasjonatem piłki nożnej, ale dbał o tą wieś i chciał, żeby tu coś się działo i zawsze był pomocnym i zawsze chciał, żeby coś tu było. No z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Teraz pan przychodzi kibicować? Teraz, jeśli mam tylko czas, jestem tutaj. Jednego meczu nie opuszczam, kibicuję swojej drużynie.
No bo sercem jestem dalej z nimi, tak jak i mój brat, który niestety odszedł i też był długo lat prezesem Zbigniew Czupryna. No ale już nie jest między nami. Ale tak samo jednego meczu nie opuścił. To jest. No to jest takie oczko w wsi, bo na tej wsi już nie ma takich, żeby gdzieś jak dawniej do klubu, czy gdzieś się ludzie spotkali. Jeszcze jedynie ta piłka nas łączy i przyjdzie trochę tych ludzi, tak jesteśmy razem złączeni tą piłką. Bo gdyby tego nie było, no to wieś by praktycznie była wymarła. Coraz mniej imprez, bo coraz większe wymogi. Dawniej jeszcze te zabawy były, dyskoteki, dzisiaj ochraniarze. Więcej pieniędzy trzeba dać ludziom niż zarobić, no i to nikt nie chce pracować w takich sytuacjach. Także jeszcze ta piłka, na pewno jak mecz się zacznie, to tu dużo, bo przychodzi bardzo dużo ludzi. No bo chłopaki nieźle grają. Troszkę tak, no troszkę pecha mieli, że nie weszli do tej okręgówki już drugi czy trzeci sezon, tak się ślizgają. Może troszkę sami, może troszkę pecha, no bo w karnych przegrali tą okręgówkę. Z Pleśną tam potrafili wygrać, u nas przegrali 1-0, tam wygrali 2-1, no i karne niestety Pleśna wygrała. A więc dotarliśmy się tak, ale może w tym roku, bo chłopaki zostali, chcą grać, chcą tu grać, jest atmosfera do gry, a więc myślę, że będzie dobrze. Pan ocenia szansę w dzisiejszym meczu z Honorami? Dzisiaj myślę, że jeśli są wszyscy i wszyscy w formie, powinni wygrać. Ja jako kibic i sercem kibic Grandów nie widzę innej możliwości, żeby no chcący awansować, trzeba wygrywać. Nie da się przegrywać, a najcięższe mecze ja myślę, że dopiero się zaczną, bo Spadkowicze są i Zalipie i myślę, że to walka to się dopiero zacznie z tymi najsilniejszymi. Ale myślę, że zespół jest zgrany, jest atmosfera w zespole, chłopaki się lubią, to także, że jest dobrze. Myślę, że nie myślę, no, jestem pełen optymizmu, że ten mecz jest wygrany. Tak. Ja również dziękuję panu. Nazywam się Grzegorz Jurczyk, jestem w tej chwili trenerem tej drużyny Awa Grondy. Wiele lat grałem tutaj, kilka sezonów też walczyliśmy o te cele, o które w tej chwili walczymy, czyli o okręgówkę. Niestety nie udało się jako zawodnik, spróbujemy jako trener. Może będzie lepiej. Właśnie, proszę jeszcze powiedzieć więcej o drużynie. Gramy w tej chwili w A-klasie, już bodajże siódmy sezon z rzędu po awansie. Co roku zajmujemy dość wysokie miejsca. Dwa razy bodajże było drugie miejsce w tej lidze, raz trzecie, raz czwarte, także blisko kręcimy się, blisko tego awansu. Drużyna, no, większość chłopaków, z którymi jeszcze grałem, gra tutaj, także naprawdę dość, bardzo solidna. Jest kilku młodych, nowych zawodników, ale którzy wróżą bardzo dobrze na przyszłość. No i co więcej, fajna, miła atmosfera, miejsce fajne do grania. W tej chwili mamy nową szatnię, z której można naprawdę fajnie korzystać w końcu. I no, co więcej. Nie ma. Jak pan ocenia warunki, to co były, z tym co teraz jest? Warunki no, na pewno są zdecydowanie lepsze niż były kiedyś, te naście lat temu czy kilka lat temu jeszcze. Warunki w tej chwili zmieniły się, można powiedzieć, o 360 stopni odwróciło się wszystko. Jest inaczej, ogólnie no, wydaje mi się, że ta gmina naprawdę duży nakład finansowy kładzie właśnie na sport. No, mamy w tak małej gminie, mamy 3 drużyny seniorskie, które jeszcze bodajże 2 lata temu wszystkie grały w A-klasie, czyli jest to taka już wyższa klasa niż ta najniższa, która w tej chwili, ale no, naprawdę pomagają się, starają się nam pomóc w każdy możliwy sposób, jeżeli oczywiście mogą, bo nie zawsze też można, no nie?
Do tego my no, też tam coś od siebie dajemy, no, nie tylko grą, ale też jakąś pomocą. Dbamy o to boisko, żeby to jakoś wyglądało. Staramy się go na ten moment, podlewamy z jednej tam bodajże szpilki, z jednego węża tylko, ale przejeżdżając obok tego boiska staramy się, żeby zmienić miejsce tego podlewania, żeby ta płyta jakoś wyglądała i wydaje mi się, że to wszystko jest na plus. Także tak jak mówię, no ci osoby zarządzające tą gminą, jeżeli chodzi o nas, o sport, są bardzo, bardzo, bardzo dobrzy, także tyle. Chyba. Jak ocenia pan szansę w meczu z Konarami? Myślę, że mamy duże szanse na zwycięstwo. Jesteśmy w teorii na pewno jesteśmy mocniejszą drużyną, ale wiadomo, boisko weryfikuje wszystko. No zobaczymy, warunki będą dość ciężkie, bo będzie 35 stopni, także że ciężkie, ale to ciężkie dla obydwu drużyn. No nie? Jeżeli zagramy to, co potrafimy i to, co powinniśmy dzisiaj zagrać, to myślę, że wygramy ten mecz bez wielkiego problemu. Ale mówię, no to jest piłka, która weryfikuje wszystko. Czy będzie szansa w najbliższym sezonie wejść do okręgu? Powiem tak, jeszcze o tej okręgówce nie mówimy tak głośno, że będzie, ale na pewno walczymy o wygranie tej ligi. Na pewno walczymy o wygranie w tej lidze. Nie chcemy już, tak jak w tamtym roku grali chłopaki jeszcze beze mnie, ale grali baraż o tą okręgówkę i niestety przegrali ten baraż. W tym roku powiedzieliśmy sobie, że po prostu wygrajmy tą ligę i awansujmy. No to myślę, że się to uda, no nie? Jak długo pan grał właśnie w Awie? W Awie grałem, może nie tak cały czas, ale no kilka ładnych sezonów. Myślę, że jakby te wszystkie sezony zliczył, jak tak patrzyłem na te zdjęcia, które tam są, to myślę, że z 9 sezonów na pewno. Sezonów, czyli to mamy, no tak, to kilka innych klubów po drodze, w wyższych ligach i znowu wracałem. Znowu odchodziłem, znowu wracałem. Ja stąd pochodzę ogólnie, także dlatego zawsze mnie tutaj ciągło i zawsze starałem się pomóc. Jak rozgrywałem tutaj pierwsze mecze, to 60% tych chłopaków, którzy w tej chwili grają, jeszcze ich pewnie nie było na świecie, także... A później grałem z nimi. To które to były lata? Ja zaczynałem tutaj bodajże w 90... zaraz na początku 90 lat. Pierwszy chyba sezon tutaj rozegrałem. Później długo mnie tutaj nie było, bo grałem w kilku innych klubach, ale wróciłem chyba bodajże zaraz albo końcówkę 90 lat, już wróciłem na chwilę znowu, bodajże na rok albo na dwa, później znowu odeszłem. Później znowu wróciłem. Wiem, że no już teraz 6 lat temu, na pewno 7 lat temu, przed awansem wróciłem z powrotem, zrobiliśmy awans, pograłem z chłopakami bodajże jeden cały, no z 2 sezony, no i zakończyłem już takie granie. Zacząłem wyjeżdżać więcej za granicę, nie miałem tak czasu i jako zawodnik tego klubu dalej widnieję, także jestem zawodnikiem czynnym dalej, ale nie gram, po prostu nie jestem już potrzebny i myślę, że na razie nie będę potrzebny na boisku. W jakich klubach pan jeszcze grał i jaki był pan największy sukces jako piłkarz? Na pewno największy to był awans z Dąbrowią do 4. ligi, to mój największy sukces i później gra w czwartej lidze. To był największy taki chyba, jaki piłkarski odniosłem. A tak, no to były kluby Tamel Tarnów, też czwartoligowy, w wieku 15 lat. Zadebiutowałem tam w 4. lidze i w drużynie juniorskiej wcześniej, a później debiut w pierwszej drużynie czwartoligowej. Później Wisła Szczucin po drodze. Chwileczkę, jak przebywałem na Śląsku, grałem w takiej drużynie w okręgówce też tam na Śląsku, Kończyce Małe. A no i później chyba po drodze było jeszcze po Wiśle Bolesa, ale to już takie niższe ligi, także... No i powrót tu. Co chwilę powrót i... A jako trener, jaki właśnie pan ma dorobek? Dorobek jako trener? Nie mam żadnego. To jest, powiem szczerze, jako trener to jest moja pierwsza drużyna. Także no zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli, że będzie ok. To życzę powodzenia i dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie tylko do potrzeb odpoczynku, także do korzystania przy okazji no, sportowego współzawodnictwa, niech zawsze ono będzie w duchu także miłości bliźniego. Prosimy Pana Boga, by wejrzał na ten dom, na ten przygotowany obiekt sportowy,
i obdarzył błogosławieństwem wszystkich, którzy korzystają z Niego w prawowity sposób. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Prośmy z pokorą Pana Boga, aby obdarzył błogosławieństwem wszystkich tu zgromadzonych i tych, którzy będą korzystać z tego obiektu sportowego. Niech obdarzy wszelkimi łaskami, aby bezpiecznie mogli tutaj przebywać, a także przygotowywać się do zawodów, do wszystkich innych meczów, spotkań. Prośmy słowami, które nauczył nas Pan Jezus, Ojcze nasz, który... Dzisiaj jest sobota, dzień poświęcony Maryi. Módlmy się we wszystkich intencjach, które mamy w naszych sercach, także za wszystkich zawodników, awagrondy i także zespołów, które przyjeżdżają, aby podejmować wspólną rywalizację o wszelkie błogosławieństwo łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Po wstawaniu tej budowli, no, wójtowi tutaj pewnie i Pani Sołtys, wszystkim, którzy uczestniczyli w tym, pewnie nie wiem o wszystkich, ale niech dojdzie do Was także, to te gratulacje dojdą i słowo wdzięczności, cokolwiek jest wybudowane, służy lokalnej społeczności, jest nam potrzebne i niech ubogaca całą społeczność, także części naszej parafii, tutejszej gminy Mędrzechów. Nazywam się Edyta Jurczyk i jestem sołtysem wsi Grądy od 2019 roku. Dzisiaj jest to dla nas bardzo, bardzo wyjątkowy dzień i długo oczekiwany. Oddajemy obiekt sportowy dla naszych piłkarzy. Mamy tutaj miejscową drużynę, która nazywa się Awa Grądy. I przez długi czas czekaliśmy na to, że pojawią się jakieś pieniążki na to, żeby móc wybudować z prawdziwego zdarzenia szatnię sportową. Udało się, inwestycja została rozpoczęta nieco ponad rok temu, zakończona w marcu tego roku i właśnie dzisiaj uroczyście, tak symbolicznie ten budynek oddaliśmy. Do użytkowania oddaliśmy go piłkarzom do dyspozycji. No jest to bardzo ważna inwestycja, dlatego że będzie nie tylko służyła naszym piłkarzom, ale będzie również służyła tutaj całej naszej lokalnej społeczności. Jest to takie urokliwe, piękne miejsce, gdzie mogą odbywać się różne spotkania, festyny i myślę, że ten budynek będzie również wykorzystywany do takich celów. Żebyśmy mogli też o Grądach opowiedzieć. Grądy to jest jedna z większych miejscowości w naszej gminie. Miejscowość, która ma bardzo aktywnych mieszkańców. W Grądach działa Ochotnicza Straż Pożarna, działa koło gospodyń wiejskich, funkcjonuje przedszkole i funkcjonuje również filia biblioteki publicznej. Mieszkańcy bardzo chętnie współpracują, bardzo chętnie biorą udział w festynach, które organizujemy, a staramy się, żeby wiele organizować dla tej lokalnej społeczności. Zarówno dla starszych, jak i dla młodszych. Dziękuję bardzo. Jestem radnym w gminie Mędrzechów, trzecią kadencję. W imieniu własnym chciałem podziękować panu wójtowi, panu posłowi Wiesławowi Krajewskiemu oraz pani przewodniczącej Rady Gminy oraz pani sekretarz, pani skarbnik, byłej radzie oraz byłemu mojemu Kazimierzowi Światłowskiemu, co starał się tak samo o ten budynek tu gminy Mędrzechów, tutaj Awa Grądy, tutaj razem ze mną, bo dzięki niemu i mnie tutaj też powstał i też my się starali,
żeby powstał tutaj ten budynek. I chciałbym, żeby funkcjonował dla młodzieży AWA Grondy, budynek dla LZS-u Grondy, i żeby służył dla społeczeństwa i dla młodego pokolenia. I dziękuję wszystkim dla uroczystości tego spotkania, którzy się zorganizowali tego przyjęcia i oddania tego budynku. Dziękuję ślicznie. Proszę jeszcze imię, nazwisko pana. Mastalerz Kazimierz, radny gminy Mędrzechów. Dziękuję.